Dzień dobry, witam Was serdecznie, z tej strony Rafał z Detailing Ozonman Płock. To co widzicie, to w tym obrysie, to jest cały syf z parownika, który wyciekł. Tu widzicie plamy, pod spodem Wam pokazałem. To jest BMW E46, z tego co pamiętam, 2002 rok. Przyjechało drugi raz na mycie parownika. Czyścimy parownik zewnętrzny, wewnętrzny nie jest źle, jest całkiem nieźle. Słuchajcie, i to co widzieliście, to widzieliście, jak auto jest już rozebrane. Jest tu trochę rzeźby, tu leży troszeczkę części. Na moim kanale znajdziecie oczywiście materiały dotyczące tego auta, jak było wcześniej robione. Filtr Mahle był odwrotnie założony, był założony tak, tym niebieskim, jak widzicie, do góry. On musi być założony odwrotnie, musi być założony tak. To jest ta powłoka, która pomaga alergikom. Mahle robi niebieskie, żółte. Są to powłoki pochodzenia, że tak powiem, od właściwości cytrusowych. Może nie właściwości cytrusowych, tylko rzeczy pochodzenia na cytrusie. One tworzą nam strukturę taką, która pozwala zabijać więcej wszystkich tych związków alergo, że tak powiem, wywołujących alergię, żeby tutaj się nie plątać językiem. Jak widzieliście, zrobiliśmy już właściwie to 3 razy już umyłem ten parownik. Raz przepłukałem go wodą, ale wodą go przepłukałem dopiero po aktywnej piance z nanoklina. Umyłem go, żeby te lamele się ładnie wyczyściły. Później wodą, bo zostawiacie na 2 minuty, tą piankę napsiukujecie. Po czym po 2 minutach przepsiukujecie wodę, a następnie bierzecie i przepłukujecie go środkiem AODMC Polska, czy każdym innym, który jest całkiem niezły, ma atesty i tak dalej. To już do Waszej dyspozycji zostawiam. I na koniec już raz przepsiukaliśmy tym środkiem nanoklina AODMC Polska. Odczekamy pół godziny i przepsiukamy jeszcze raz. No i to wszystko, krótki taki materiał BMW E46 na powtórnym myciu. Tu macie ten zbiorniczek, który użyłem do czyszczenia. Widzicie taką lancę zrobioną. No i to wszystko, krótki taki materiał, jak robić klimatyzację, ponieważ teraz walczymy. Właściwie bierzemy na tapetę wszystkie te granaty i tak dalej, i pianki. Tu moglibyście sobie, jak wyczyścicie pod dużym ciśnieniem, wydmuchacie i tak dalej, i ta taca ociekowa będzie czysta, moglibyście sobie zrobić generalnie tą piankę wpuścić. Zalecam tą AODMC Polska nanoklina, ona całkiem nieźle robi robotę. Absolutnie nie napsiukujcie pianek na bazie alkoholu. Tam widzicie w głębi ten parownik, on jest naprawdę czysty. Jest mało światła, ciężko jest pokazać, zresztą widać po jeżu, że jest też czysty, nie jest brudny. Także to tyle. Składam niedługo samochód. Jeszcze myślę, że gdzieś z godzinkę, półtorej ogarnę trochę środek, wyozonuję dwukrotnie samochód w stężeniu około 7-8 ppm i jutro oddam właścicielowi. To wszystko, dziękuję, trzymajcie się. Taki krótki materiał z odgrzybiania klimatyzacji zewnętrznego parownika, bo tu są 2, na nagrzewnicę wewnętrzną jest 2, w środku pod panelem radia się znajduje, także musicie środek sobie cały wyjąć. No ale mówię, tu mamy to ogarnięte, zrobione, nie śmieliście ciepłego, tylko zimnego, więc temat jest załatwiony. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam, taki krótki materiał. Rafał z Detailing Ozonman Płock. Trzymajcie się, cześć, jeżeli film się podobał, przekazujcie dalej. Lajkujcie, subskrybujcie, pytajcie, w wolnej chwili odpowiem. Dziękuję, pozdrawiam Was. Cześć. Test typowo konsumencki.